Rick i Morty to amerykański animowany serial telewizyjny dla starszej widowni, tworzony przez Justina Roilanda oraz Dana Harmona dla Adult Swim. Serial zyskał ogromną popularność na całym świecie, a odbiorcy cenią go nie tylko za świetną fabułę, ale również za oryginalny humor. Dziś przedstawię Wam kilka ciekawostek i faktów na temat tej produkcji. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. To pomoże mi w rozwoju. A teraz przechodzimy do ciekawostek. Rick to parodia postaci doktora Emmeta Browna, granego przez Christophera Lloyda w trylogii Powrót do przyszłości. A cała dynamika relacji między postaciami również nawiązuje do filmów Roberta Zemeckisa. Twórca serii, Dan Harmon, określił ten serial kiedyś jako połączenie The Simpsons i Futuramy. Wielu fanów uważa jednak, że faktycznie Rick i Morty rozgrywa się w tym samym uniwersum co Futurama. Wskazują na to takie szczegóły, jak pojawiający się w paru ujęciach statek Planet Express czy logo napoju Slurm. Oba detale pochodzą właśnie z Futuramy. Na jednej z półek w laboratorium garażu Ricka można dostrzec pudełko z napisem Time Travel Stuff, akcesoria do podróżowania w czasie. Justin Roiland stanowczo twierdzi jednak, że w serialu, którego bohaterowie podróżują po różnych wymiarach, nie pojawią się motywy podróży w czasie. Zegar w laboratorium Ricka w garażu zawsze wskazuje godzinę 14, poza odcinkiem trzecim z sezonu pierwszego, kiedy widać na nim godzinę 15. Cały serial to wręcz kopalnia popkulturowych nawiązań i odwołań do kultowych dzieł filmowych i serialowych. Już w czołówce serialu można wychwycić nawiązania do takich seriali jak Doctor Who, The Twilight Zone, a fani bawią się w odnajdywanie kolejnych inspiracji, m.in. do Jurassic Park, Titanica, Gry o Tron czy Star Treka. Sposób wypowiadania się Ricka, bekanie i czkanie w trakcie mówienia, nawiązuje do słynnego komika Fostera Brooksa, który w podobny sposób mówił w swoich występach. Twórcy serialu nie chcą ujawniać zbyt wiele z przeszłości Ricka. Dlatego fani mają wiele swoich teorii na temat swojego ulubionego bohatera. Do najpopularniejszych z nich należą przypuszczenia, że Rick jest świadomy bycia postacią fikcyjną, nie pije alkoholu, tylko ekstrakt, który czyni go najinteligentniejszym naukowcem we wszechświecie. Rick i Morty zaliczyli gościnny występ w jednym z odcinków Simpsonów. Gra polegająca na przebijaniu balonów, którą grał Jerry, istnieje naprawdę i można ją ściągnąć i zagrać na swoim telefonie. Piosenka pojawiająca się w czołówce serialu początkowo miała być wykorzystana w innej produkcji. Był to film Dog World tworzony dla Cartoon Network. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał i dajcie znać, o czym chcielibyście zobaczyć kolejny film. Do usłyszenia.